Uwaga, uwaga, zebranie. Plan jest taki. Płyty zostają bez zmian, bo są fajne. Ale zbudujecie konstrukcję, która będzie nad całym tarasem i będzie dochodziła prawie do płotu. Nad tą częścią, w tej altanie, zawiśnie materiał, który jakby ocieni ten płot. Stół. Tak. Widać, że była stewardessą kiedyś, nie? Była, była. A tu, gdzie stoicie, będzie... Tu będzie kuchnia zewnętrzna. Budujemy lity z desek elewacyjnych płot. Tu będzie też płotek. Tylko licujemy się do wysokości tego ogrodzenia, czyli tu schodzimy do minimum. No i tyle. Jeszcze rododendron zostaje oczywiście. Tak, tak. Rododendron jest rododendron. Jak on tam rośnie w tak płytkiej ziemi, nie mam bladego pojęcia. Ale widocznie o niego dbają. Tylko jednej rzeczy nie robili. Nie ukręcali łebków. Każdy przekwitnięty kwiatostan trzeba ukręcić, żeby lepiej potem roślina rosła. I kwitła. No dobra, to my, Ola, musimy jak najszybciej załatwić drewno. Jedziemy po zakupy i działamy. Tak jest, tak jest. Proszę. Ola, jedziemy na zakupy! Tak, Iza, i ja to właśnie lubię. Meble, deski, bloczki fundamentowe, dodatki. Wszystko! Musimy kupić wszystko i zrobimy to w jednym miejscu. Dzisiaj zaczynamy nieco technicznie. Szukamy grilla. A nie będzie to łatwe, ponieważ mamy bardzo dużo wymagań. Musi być grill przede wszystkim mały. A tutaj mamy same duże. Dzień dobry, panią, może w czymś pomóc? Potrzebujemy nablatowego grilla i gazowego grilla. Mam coś dla pani. Bardzo proszę. Ale to ma nogi. W podstawowej wersji to jest grill nablatowy. I ładny przy okazji. I dobra, tak. To my poprosimy jedną sztukę. Bardzo proszę, zapraszam. Dzięki. Dziękujemy. O, to jest ładne. To będzie nam pasowało. Możesz usiąść. O, no. To jest piękne. Czekaj. No. Czekaj, jeszcze. Ucia, weź nawóz, a jeszcze coś przyniosę. Dobra. Na wszelki wypadek antychwast. Oszalałaś, my chemii nie używamy. No właśnie, to nie jest chemia. Naturalne substancje aktywne i nie ma tego chemicznego glifosatu. Zaskoczyłaś mnie. Zakupy zrobione, pora wracać do chłopaków.